Witam wszystkich. Ostatnio miałem wiele pytań na temat strojenia oraz naprawy anteny i jak sprawdzić, czy antena jest sprawna. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na antenę, ponieważ to od niej będzie głównie zależał nasz zasięg, od jej usytuowania, zestrojenia i poprawności montażu. Ale najpierw chciałbym wszystkim gorąco podziękować za subskrybowanie mojego kanału i polubienia. Na dzień dzisiejszy jest już ponad 5000 osób, które subskrybują ten kanał. 8 października brałem udział w realizacji programu o radiotelefonach CB dla radiowej jedynki. Program ten został wyemitowany w czwartek, natomiast dostałem takiego SMS-a od klienta z Anglii, który słyszał mnie przez radio internetowe. Dziękuję bardzo za pozdrowienia, Przemku. I tu mamy ciąg dalszy tego SMS-a. Wracając do anteny ML145, chciałbym jeszcze pokazać jednego SMS-a, którego dostałem od klienta. Właściciel tej anteny przysłał mi takiego SMS-a ze zdjęciem, na którym widać, że ewidentnie przewód antenowy jest oderwany. Dalsza część SMS-a, a ja przypomnę, że o antenie ML145 były przynajmniej już dwa filmy zrobione przeze mnie z podpowiedziami, na co zwracać uwagę, co trzeba zrobić, aby można było taką antenę prawidłowo zestroić, ale mogę przypomnieć to jeszcze raz. W starszych antenach firmy Sirio była specjalna folia, którą należało nakleić na podstawę magnesową. Bez tej folii praktycznie antena nie dała się zestroić. Przy nowych antenach z nowszej produkcji ta folia fabrycznie jest już naklejona. Nie tylko przy tej antenie, ale również przy innych podstawach magnesowych innych firm często dochodzi do wyrwania przewodu. Jeśli ten przewód będziemy mogli bardzo łatwo wsuwać lub wyciągać z podstawy magnesowej, to praktycznie na 100% wiemy, że jest wyrwany. Najczęściej dochodzi do wyrwania środkowej gorącej żyły, ale jeśli również dojdzie do wyrwania oplotu, to taki przewód praktycznie można ręką wyciągnąć z podstawy magnesowej. Naprawa nie jest skomplikowana, wystarczy odkręcić 4 śrubki. A tak to wygląda w środku. Jeśli antena jest już używana jakiś czas i chcemy przylutować przewód z powrotem do podstawy magnesowej, a zauważymy, że jest on taki czarny, to zdecydowanie, ewidentnie taki przewód trzeba wymienić, ponieważ antena najprawdopodobniej nie da się nawet zestroić później, ponieważ w przewodzie antenowym była już woda. Tak wygląda przewód nowy, w pełni sprawny. Jeśli przewód antenowy jest sprawny albo wymieniony już na nowy, to w ten sposób lutujemy w środku końcówki. Środkowa gorąca żyła do środkowego trzpienia, natomiast oplot, ekran lutujemy do tej właśnie blaszki.
Proszę zwrócić uwagę, że ta blaszka tylko jest z jednej strony. A jest to bardzo istotne później przy skręcaniu anteny. Przy starszych podstawach magnesowych firma Sirio specjalnie zaznaczyła jedną śrubkę w inny sposób. To właśnie tu powinna być przykręcona ta blaszka. Jeśli przykręcimy blaszkę do innej śrubki, może się okazać, że również nie da się takiej anteny zestroić. Przy nowych podstawach antenowych firmy Sirio nie ma już tego problemu, ponieważ wszystkie cztery śrubki połączone są z masą. Wygląda to w ten sposób. Można jeszcze sprawdzić poprawność przy pomocy jakiegokolwiek multimetru. Dotykamy tu do masy, do śrubki. Miernik powinien zasygnalizować, że jest połączenie. Jeśli dotykamy do środka, do gorącej żyły, nie powinno być zwarcia, nie powinno być przejście. Teraz dotykamy do wtyku, do gorącej żyły i również mamy przejście, czyli w tym wypadku jest prawidłowo zmontowane i przylutowane. Można jeszcze sprawdzić cewkę w antenie, a ponieważ antena ML145 jest anteną tak zwaną zwartą, dotykając przewodem do cewki i do masy, miernik wykazuje zwarcie. Również jeśli dotkniemy do środkowej gorącej żyły, miernik również pokazuje nam zwarcie, ponieważ jeden z odczepów od cewki idzie właśnie do masy. Jest to antena zwarta, czyli mniej wprowadza ładunków elektrostatycznych bezpośrednio do wejścia antenowego do radia. Jeśli wykonamy teraz ten sam pomiar, jeden przewód do masy, drugi do środkowej gorącej żyły, miernik wykazuje zwarcie i jest to prawidłowe, ponieważ jeden z odczepów w cewce jest połączony bezpośrednio do masy. Po naprawie, po wymianie przewodu antenowego, warto później sprawdzić antenę na samochodzie, czy jest prawidłowy SWR, a jeśli nie, to należy taką antenę ponownie zestroić. Warto to zrobić, ponieważ zwykłym multimetrem nie jesteśmy w stanie określić, czy antena jest w pełni sprawna, a jedynie możemy w ten sposób sprawdzić, czy nie ma zwarcia albo przerwy. Jedziemy trasą, radio zamilkło. Jest kompletna cisza, nic nie słychać w głośniku i teraz nie wiemy, czy uszkodzone jest radio, czy uszkodzona jest antena. Od czego zacząć? Od radia trzeba odkręcić wtyk antenowy i odłączyć całkowicie radio od anteny. Na radiu ustawiamy pełną czułość odbiornika, jeśli radio posiada taki potencjometr. Należy zrobić siłę głosu na maksimum i wyłączyć blokadę szumów. Słychać w tej chwili, że głośnik zaczął szumieć, natomiast przy użyciu naprawdę czegokolwiek, może to być spinacz biurowy, kawałek jakiegoś drucika, może to być spinka od włosów, po prostu dotykamy do gniazda
z tyłu w radiotelefonie i radio powinno zacząć mocniej szumieć. Oznacza to, że radiotelefon najprawdopodobniej jest w pełni sprawny, a uszkodzona jest antena. I w ten bardzo prosty sposób, w ciągu dosłownie 20 sekund, możemy sami określić, czy jest uszkodzona antena, czy jest uszkodzone radio. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję i polubienia mojego kanału, a ja życzę wszystkim dalekich łączności, jak najmniej usterek i pozdrawiam.